naszego ruchu. Tomasz Sadlik, brawo! Proszę Państwa. Proszę Państwa. Tomaszu, zapraszamy na podium! Na podium! Na podium! Na podium! Proszę Państwa. Proszę Państwa, specjalnie chcę się schować, bo to Wy jesteście tutaj tymi osobami, które cierpią, które przyszły manifestować, a nie Tomasz Sadlik na jakiś miting polityczny. Siądę sobie i opowiem Państwu bajkę. Proszę Państwa, zacytuję słowa pewnego angielskiego, właściwie amerykańskiego pastora. To był niezwykły człowiek, który walczył o prawa swoich ludzi. On powiedział: I have a dream. Ja dzisiaj mówię: I had a dream. Miałem marzenie, proszę Państwa. Śniło mi się, że żyję w normalnym kraju, w którym mogę mieć zaufanie do państwa, w którym mogę mieć zaufanie do banku, w którym mogę spokojnie, bezpiecznie funkcjonować. Śniło mi się, że wszyscy wokół są życzliwi, dobrzy, szczęśliwi i nie mają problemów, żeby przeżyć z dnia na dzień. Nie muszą się martwić o to, że jutro zabraknie im na chleb albo na ratę. Nie muszą się martwić o to, że być może wylądują w psychiatryku. Ten sen, proszę Państwa, trwał 2 lata. Ten sen się skończył. Dzisiaj, po obudzeniu, dość brutalnym obudzeniu, widzę, że żyję w państwie, które nie istnieje. Żyję w miejscu, w którym instytucje zaufania publicznego kpią sobie z prawa. Miejscu, w którym rząd ma obywateli za nic. Nie ma żadnego podmiotu. Nie jesteśmy podmiotem, jesteśmy przedmiotem. Żyję w kraju, w którym wokół mnie widzę smutne twarze osób zatroskanych, w którym cwaniacy, nie boję się tego słowa użyć, cwaniacy w białych kołnierzykach śmieją się z nas w kółach i kiedy my tutaj na ulicy w sobotę zjeżdżamy się z całego kraju po to, żeby pokazać ten problem, obudzić pana prezydenta, obudzić te wszystkie instytucje, oni sobie popijają winko z politykami, planują przyjęcie w Sheratonie 11 marca, dzwonią do kolegi w prokuraturze albo w sądzie, wynajmują najlepsze kancelarie prawne, po to, żeby bronić ich machinacji, po to, żeby to, co udało im się wydobyć oszustwem, podstępem, nasz podpis, żeby trwało dalej. Na to nie ma przyzwolenia. Proszę Państwa. Proszę Państwa, nie bójcie się. Let us make this dream come true again. Zróbmy, żeby ten sen powrócił, ale jako rzeczywistość. To zależy tylko i wyłącznie od nas. Wzbudźcie w sobie gniew. Porzućcie wstyd. Dajcie im popalić. Zwyciężymy!
Wiesz, kto to był? Nic nie wiem. Teraz mamy odczytana. Nie chciałem, to się do przodu. Zostań.